Dzień dobry Państwu, witam z biura Oxford University Press w Warszawie i zapraszam Państwa na nasze sierpniowe konferencje. Za mną na półce wynik naszej pracy ostatnich kilkunastu miesięcy, czyli repetytoria egzaminacyjne. W tym roku uczniowie będą zdawać egzamin gimnazjalny i maturę ustną w nowej wersji. I właśnie dlatego postanowiliśmy poświęcić nasze sierpniowe spotkania z Państwem ocenianiu tych egzaminów. Nauczycieli gimnazjów czeka w tym roku nowe wyzwanie. Będą Państwo musieli przygotować ogromną większość uczniów do egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli między innymi do pisania tekstów użytkowych. Jednocześnie trzeba będzie przygotować wszystkich uczniów do egzaminu na poziomie podstawowym, ponieważ wynik tego egzaminu będzie od tego roku widniał na świadectwie, a tymczasem okazuje się, że na tegorocznym egzaminie połowa uczniów miała problem z ćwiczeniami na rozumienie ze słuchu. W związku z tym na naszym wykładzie sierpniowym zobaczą Państwo, w jaki sposób można łączyć różne sprawności językowe, co zrobić, żeby osłuchać uczniów z językiem tak, żeby to, co usłyszeli, mogli wykorzystać również w ćwiczeniach dotyczących pisania. Dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych przygotowaliśmy DVD z nagraniem nowej matury ustnej. Będą Państwo mieli okazję zobaczyć, z jakimi problemami musi się zmierzyć uczeń podczas egzaminu i oczywiście z jakimi problemami musi się też zmierzyć egzaminator. Będą Państwo mieli też okazję sami ocenić egzamin, czyli zabawić się egzaminatorów. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku będą Państwo robić dużo testów próbnych, żeby sprawdzić stan gotowości uczniów do egzaminów. Dużo testów oznacza oczywiście dużo sprawdzania. I tu mamy dla Państwa niespodziankę, która nazywa się Oxford English Online. To platforma, dzięki której można zadawać prace domowe, które sprawdzają się automatycznie, czyli zaoszczędzają Państwu mnóstwo pracy i czasu. Ponieważ na platformie znajdują się ćwiczenia zarówno do podręczników gimnazjalnych, jak i do podręczników ponadgimnazjalnych, na ten wykład zapraszamy wszystkich Państwa. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Mam nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć na wiele nurtujących Państwa pytań. Zatem czekamy na Państwa, zapraszamy. Do zobaczenia w końcu sierpnia.